Siemano, witam na kanale Kop Garage i zapraszam na odcinek dotyczący wymiany filtrów i oleju w Chevrolecie Aveo. Dzisiaj przyjechał taki pacjent, czyli Chevrolet Aveo na wymianę filtrów i oleju. No i generalnie w planie jest szybka robota, czyli filtr kabinowy, filtr oleju i filtr powietrza. A to jest kabinowy, no w każdym razie mniejsza o szczegóły. Do tego jeszcze olej, a silniczek jaki tutaj mamy to jest 1.4 benzynka. Także myślę, że pójdzie bez problemu. No i zaczynamy od odkręcenia korka oleju. No i tutaj już pojawiły się pierwsze problemy, mianowicie korek jest na Torxa, dosyć dużego, bo jest to Torx 45. No ale udało się odkręcić, także teraz zaraz podstawimy jakąś miskę i będziemy to wszystko odkręcać. Nie zwracajcie uwagi, że to jest zachłapane trochę, po prostu takie autko przyjechało, tym zajmiemy się innym razem, ale na co warto zwrócić uwagę, myślę, że spoko jest ogólnie umiejscowiony ten korek, że jest na dole tej miski, więc pewnie całkiem sporo syfu z tego zleci, no ale to zobaczymy, ocenimy, jak już wszystko nam właśnie spłynie do michy. Także zaraz to odkręcamy i będziemy działać dalej z filtrami. Olej już sobie ścieka, więc teraz zajmiemy się filtrem powietrza. Filtr powietrza po lewej stronie silnika, dostęp bardzo ładny, na kilka śrubek na krzyżaka, także odkręcamy i zaraz będziemy mieli wszystko na wierzchu, także też zobaczymy, ocenimy, jaki jest stan. Ja mogę odpowiedzieć bez patrzenia. Średni. To dużo powiedziane. Śrubki odkręcone, więc podnosimy. Wow. I zobaczymy, co tutaj mamy. Wow! Ciemno już. Pokaż. Zgasły wszystkie światła. Wezmę trochę do światła. No, jest tu troszkę syfu, co by nie mówić. Zobaczymy, czy nowy jest taki stan. No, to jest nowy. O właśnie. I teraz obrócimy. No, jest znaczna różnica. Może wrócą te trzy. Także, stary, odkładkę. A tutaj właśnie jeszcze troszeczkę przeczyścimy i wkładamy nowy. Jakby ktoś był ciekawy, Filtrun AP 0,82x5. 30 zł. 30 zł, dokładnie. No i jeszcze mamy do zrobienia filtr oleju, który znajduje się tutaj. Generalnie dosyć dziwne miejsce, takie raczej niespotykane, pod kolektorem praktycznie i tak na ukos, także całkiem śmiesznie. Tutaj jakąś będzie trzeba dać przedłużkę, tak patrzę, pewnie jakieś 24, coś takiego. Więc też sobie zaraz znajdziemy w zestawie. No i mam nadzieję, że to już pójdzie tam bez większego problemu. O, weźmiemy może 22 i 24. No i 24 to jest właściwy rozmiar. Oko majstra. No, nie z pierwszej łapanki, tylko z drugiej. Zobaczcie, jak wygląda stary filtr oleju. No zmasakrowany niesamowicie. Pytanie, czy jakieś opiłki w nim widać, ale ciężko stwierdzić. Pełno jakiegoś... Takiego gluta aż, ta. Aż się ten olej tak przesmażył. Olej, olej jak z diesla. Ale... Nie, nic nie świeci. No, w każdym razie mamy też oczywiście nowy filterek. Również Filtrun. Również Filtrun OE648x6. Firmy polskie. Firma. Tak wygląda nówka sztuka, świeżynka. Jeszcze jest oczywiście o-ring w zestawie. Myślę, że używany byłby. Także założymy zaraz. No, dostęp generalnie w miarę spoko. Nie ma tragedii, nie trzeba się jakoś tam silić. Wystarczy, tak jak już wcześniej mówiłem. Treszczotka, przedłużka z nasadką 24 i filterek mamy na wierzchu. No i tak, filtr powietrza mamy zrobiony, filtr oleju również. Dokręcamy właśnie śrubkę spustową. Oleju około 4 litrów, w zasadzie niecałe. Ale zobaczcie, o 3,8, ale jest taki mocno czarny już, przepracowany. Generalnie 2 lata niezmieniany, nie? Jakoś tak. Więc
więc trochę czasu minęło, no i jak widać ten olej nie wygląda już zbyt dobrze. No ale mamy oczywiście świeży Elf 5W40. Także zaraz będziemy to wszystko zalewać, ale jeszcze został nam do wymiany filtr kabinowy, który znajduje się za schowkiem po prostu w kabinie. Także zaraz zajmiemy się i tym. Chciałem wam nagrać, jak wyjąć schowek, ale za szybko poszło i w sumie sam wypadł. Generalnie jest to bardzo proste, ściskamy z obu stron lewo-prawo, a następnie on zostaje tutaj na takich zawiasach tylko zaczepiony, także sobie też z niego wyszarpujemy i cały schowek mamy luźny, prawda? Możemy go sobie odłożyć na bok. Natomiast filtr powietrza mamy tutaj pionowo umiejscowiony. Też jest taka klapka, będzie trzeba ją jakoś tutaj zaraz podważyć. Jeszcze się temu muszę trochę przyjrzeć, bo nie do końca widzę, gdzie tutaj są zaczepy. No ale w każdym razie jak to otworzę, to też do was wrócę. No i filtr kabinowy generalnie tutaj ma dwa zatrzaski takie z lewej, z prawej, na dole jeden, więc o, możemy sobie je podważyć śrubokrętem i już możemy wyciągać filtr. No i tutaj też już widać, że rewelacji chyba nie ma, chociaż zaraz to się okaże. Niech on tylko stąd wyjdzie. O, już się kurzy. Ja już widzę. Już się kurzy. A dobra, rwiemy. Nie ma co oszczędzać. Długi. O! Ogólnie z tej strony jest spoko. Przecież nie wiem, czy to nie jest po prostu brud. To jest brud. Fuj. Nie, to jest brud. Dobra. To nie jest wungiel. Zróbmy jeszcze porównanie. To nie jest wungiel. Zróbmy jeszcze porównanie z nóżką sztuką. Ten też jest bez wungla. Ale... No, kolor mówi sam za siebie, nie? Myślę, że tak to jest. Grubo. No. Dawno nie zmieniamy. No. Drive Plus, najlepszy. Wsadzamy. Wsadzamy. I jedziemy. Proszę. Wszystkie filtry zrobione, olej zalany, także autko mamy już odpalone. Teraz niech se chwilkę pochodzi, zaraz zgasimy. No i ewentualnie jeszcze coś tam się doleje, jak postoi trochę i ten olej spłynie po prostu do miski. Podsumowując, robota w sumie zajęła nam, nie wiem, jakieś 30 minut, coś takiego, więc nie było tutaj żadnych problemów. Klucze jedyne z takich niestandardowych to jest korek w misce oleju, który jest na Torxa T45, także to trzeba mieć. Dostępny w Bricomarsze. Dostępny w Bricomarsze, cena 8,50, także można pojechać sobie kupić. Generalnie łatwo, szybko i przyjemnie. Koszt całej operacji w granicach 150 zł, w zależności jakie macie tam znajomości w sklepie z częściami, także też nie ma drożyzny. Oleju wchodzi 3,8 litra, więc wystarczy wam bańka 4-litrowa i tak naprawdę olej był najdroższy ze wszystkich części, które tutaj wymienialiśmy. Także cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli film się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.